Poleciałeś sobie ze mnie. O, i tu jest ten dungeon zajebisty. Ale my najpierw musimy lecieć do złotej misji, tak więc polecimy sami najpierw bez party. Bo dungeon jest z drugą stronę. Aha. I też ma serca. Tak. To już jest taki trudniejszy dungeon, dosyć długi. Jeszcze widzisz, na trzy serduszka są postawione. Mhm. Już chciałem powiedzieć, że kurde, co oni są tacy łatwi, że możesz tam sobie bez problemu koło nich przejść. A co? Ale jak bez problemu? W sensie, że przechodziłeś koło nich i chwilowo nic nie było, a potem nagle zacząłeś atakować ich. Ojej. Nie mam strój proty. Ale co to głupie nie było? No to ty się baw z nimi, a ja co dalej? Ach, no tak, tutaj też są Bamboo Villagersi. Zapomniałem. A ty sobie ubrałeś strój swojego tego? No oczywiście. Z dupą musisz przy jednym stroju nie umiesz. No bo ten jest ładniejszy, no. No ten mnie nie pogrubia. Zczepione to naprawdę jest fajne, tylko kurwa mać. I tutaj w dół trzeba. Tam dalej nie idź. Tam się pojawia jakieś dziwne coś, ale... Nie, no co to komu. Tutaj w ogóle będzie na ten, cutscenka i za chwilę zobaczysz właśnie dlaczego nie lubię tak bardzo tej księżniczki. Chyba chyba solo instancję z tego co ja pamiętam. Jeśli dobrze pamiętasz. Tak, to jest solo. No w sumie nie dziwię się. Nie, już taka godzina. No. Powoli trzeba byłoby zakończyć. Roland do mnie, 10 wyśmienia, z czego 7 od moich znajomych. Każdy bystry by zauważył, że to jest jedna wielka ściema. No tak. Shoot!
Najwidoczniej główny bohater tutaj nie musi być bystry, żeby... Główny bohater to debil. On tu tylko chodzi i zabija, to jest jego jedyna rola. Pomagam ludziom! Że księżniczka to jest córa tej, tej co tego mistrza na początku załatwiła. Nie zdziwiłbym się. Dobra, na moim ekranie ona nawet nie, we mnie nie trafiła, nie? To jest taki maluteńki szczegół, no ale... Niech będzie. I znowu włączyła kamuflaż. I w ogóle jak pierwszy raz to, nie? Ona podchodzi do mnie, to ja ją przewracam, nie? I ją skopora, no spoko, nie? Działa. Myślę, że zaraz za chwilę rozpierdolę kolejną osobę od tego, to jest tego bractwa całego, nie? Czy co to tam jest? Ale to nie był ten paskudny, co był ten na początku. Ten czarny? Znaczy ten grubas? No. On jest tym dungeon, więc za chwilę pójdziemy na niego. Aha. A no to zrobiłem... nie kolejną osobę, tylko... A ja tą misję zrobiłem przed tym. Aha, przed dungeonem. Tak, bo nie wiedziałem, że myślałem, że ten dungeon to jest właśnie ta misja. No okazało się, że to nie jest to. Aha. No i w każdym razie. Zapomyślałem, o fajnie, nie? To już druga osoba będzie z głowy. Co ty taki chuj? Dopiero jak ledwo wstała, to mnie na szczała wzięła. No u mnie to nawet nie wyglądało, to tak jakby w ogóle we mnie trafiła, nie? Bo tak ona była z boku, ja byłem ten... Zacząłem ją tłuc i później nagle zniknęła i nie wiem, ta jakoś przeszła przeze mnie i nie wiem właściwie jak to opisać, bo to na pewno nie wyglądało jak trafienie. W 100% to nie wyglądało jak trafienie. A nie można teleportować? Nie można. Szkoda. Nie wiem, czy tego dungeona najwyżej przy następnym razie. Bo już trochę godzina jest. Dajże spokój tego dungeona, to max 20 minut się robi. Gęczon nie jest przypadkiem 20 level właśnie. No, czasami może być. A my jeszcze nie mamy 20. Ja nawet w połowie 19 nie jestem. Nie jestem prawie w połowie. Nie, jest tutaj teleport. Tylko nie był widoczny. No. Bo był trochę przesunięty. Co za menda. Czekaj, ja się wyłączę. O. No nie, tak. Chyba działa normalnie. Z tym gościem trzeba gadać? Nie, z tym, tutaj szybko z tym pogadaj. No już za późno. Niech to. Nie. Mnie to jakiegoś obcego teamu ładowało. Nie macie tutaj też. To wyjdzie jeszcze raz, nie? Teraz w ogóle nie jesteśmy w żadnej drużynie. O, ten to będzie miał wysoki level. Nie, to nie on. Czekaj, wyjdź tylko. No. I znowu jestem w tej drużynie i 6 osób jest. Kurwa.
A ja, że niby wyszukuję, ale czekaj. Wyrzucił mnie z drużyny. Żegnuj. Nie, ale chyba to jest od 20 levela na to wychodzi. Tak czy siak. Możliwe. Skoro, bo tam były 20 levele, a mnie wyrzucił. No to nic, no to teraz po prostu... gościa na 20 tym. Dobra, to najwyżej później, nie? Nic, po prostu będziemy musieli nabić 20 level i tyle, nie? Gdzieś. A to weźmiemy jutro, nie? No, na tych daily misjach przede wszystkim można to porobić. Właśnie. Zastanawia jedno. Masz taką misję, nie? Exposed Spy Identity. No. No nie wiem, co z tym zrobić. Jakiś tekst trzeba przeczytać. Nie tyle co przeczytać, tylko coś trzeba z nim zrobić. Ostatni ten... A miałeś w ogóle jakiś pergamin... Czekaj, jest jakiś pergamin. Bo to już widzisz, że zakończenie misji jest. I tu pisze, to transfer the secret message lost Chong Unam. Tylko komu to transfer? No czekaj, to jest taka rzecz, jak... Kesty na J. No i niby to pokazuje, że to jest tutaj. Chyba wiem. Ale dopiero ma włosy. Chong Unarna. Chyba wiem, ale nie jestem pewny. Gdzie ty idziesz? Na 100%. Kolejny daily się załączył. O Jezus. Co? Nic. Gdzie chcesz iść właściwie? Chcesz coś zobaczyć. Czemu ten potworek uciekł? Tak, czy potworek? Nie wiem. Bo tutaj chyba się pojawiał jakiś typu. Tutaj? No. A może się pojawiał, jak zrobiłeś dungeona, albo... Zobacz jeszcze drugi channel. Nie, nikogo tu nie ma. To nic. Specjalny materiał kolec. Żelazny... kieł. Ty nie dążysz do tych, blokowali to. Nie, ale to jest przedmiot w misji. No wiem, ten, on jest pewnie potrzebny do kraftowania czegoś. Pytanie czego? Bo to mu kowali można robić jakieś takie dziwne rzeczy. Pewnie lepsze niż to co mamy, no ale... Prawdopodobnie. Dobra, to robimy coś jeszcze, czy już kończymy?
Nie, to co jeszcze robić? Nie, raczej już na tą sesję raczej nie. Raczej mi się wydaje, że już skończymy. No. Dobra. To zakończymy na tym i do zobaczenia w kolejnym. Czy ty nagrywałeś? Raidens. No, cały czas. O ja pierdolę. Surprise materiał.